Szczęść Boże, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. W naszym rozważaniu z cyklu Zrozumieć Franciszka i będąc wokół Ewangelii Gaudium, adhortacji apostolskiej o ewangelizacji w świecie współczesnym papieża Franciszka, zapraszam do czwartego rozdziału. Tak naprawdę do pierwszej części tego rozdziału, który poświęcony jest społecznemu wymiarowi ewangelizacji. A dziś chciałbym zwrócić uwagę na punkt pierwszy, wspólnotowe i społeczne reperkusje kerygmy. Cały ten rozdział jest bardzo istotny, ponieważ pokazuje papież Franciszek w nim, że Ewangelia nie jest tylko taką rzeczywistością, byśmy powiedzieli, duchową, religijną, w jakimś wymiarze kultu czy moralności takiej osobistej, ale prawdziwe doświadczenie Jezusa, bycie zewangelizowanym człowiekiem przekłada się na różne wymiary życia społecznego. I dzisiaj właśnie te wspólnotowe i społeczne reperkusje, czyli konsekwencje i cały kontekst głoszenia kerygmatu właśnie w tych przestrzeniach. Otóż prowadzimy życie wspólnotowe, życie społeczne. Chrześcijanie są częścią społeczeństwa, bardzo ważną oczywiście częścią. W jednych krajach są mniejszością, w innych większością. Jeśli wzięlibyśmy jeszcze pod uwagę stopień zaangażowania, to ci mocno wierzący i realnie wierzący znowu w różnych miejscach świata stanowią taki czy nie inny procent, ale jakkolwiek by nie powiedzieć, przyjęcie Ewangelii prowadzi do konkretnych postaw wobec drugiego człowieka. A więc nasze nawrócenie, to co jest istotnym elementem głoszenia kerygmatycznego, prowadzi nie tylko do odkrycia miłości Boga, do przeżywania miłości Boga, relacji z Jezusem, ale wiedzie również do spotkania, realnego spotkania, konsekwentnego spotkania z drugim człowiekiem. I dlatego papież Franciszek mówi, że Bóg obdarza nas jako ludzi nieskończoną godnością i wzywa nas do miłości bez granic, bo Bóg tak nas kocha. W związku z tym chrześcijanie wezwani są do tego, by naśladować ten gest Boga wychodzącego w stronę człowieka. Bóg przychodzi, żeby uzdrawiać człowieka, ale także poprzez uzdrawianie ludzi Ewangelią, mocą Jezusa, tu Franciszek to mocno eksponuje, uzdrawia międzyludzkie stosunki społeczne. Czyż nie jest tak, że po kolei, jeśli ludzie nawracają się w danej rodzinie, czy w danym miejscu na przykład pracy, zmieniają się trudne relacje w jakieś takie błogosławione, w jakieś takie bardziej spokojne? Czyż nie jest tak, że niejednokrotnie biznes zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować, kiedy poszczególni zajmujący się daną przestrzenią ludzie żyją Ewangelią, są coraz bardziej rzetelni, uczciwi i tak dalej. No to są właśnie te społeczne konsekwencje przyjęcia Jezusa. I teraz Franciszek mówi, że to nie może się odbywać tylko tak przez przypadek, ale w ewangelizacji istotne jest to, by podkreślać braterstwo i sprawiedliwość. To jest nieustanne kontynuowanie wcielenia. Jezus przychodzi do świata i przychodzi ten świat zbawić ludzi, ale też to, co jest między ludźmi. Dlatego też czymś naturalnym jest, że zwiastując Ewangelię, zbawienie darmo dane przez Jezusa, mówimy jednocześnie o nowej formie relacji, takich po prostu właściwych. Przeglądam więc ten rozdział czwarty. I tu są takie sformułowania, naprawdę dla mnie perełki, jak to, że papież mówi o absolutnym priorytecie wyjścia poza siebie ku bratu. No tak, miłosierdzie kosztuje. To ukierunkowanie się na drugiego człowieka nieraz nas zaboli, nieraz poniesiemy jakąś stratę. To chyba tu tkwi właśnie też siła nowego porządku,
między ludźmi, tego prawdziwie ewangelicznego, nie tylko kultury chrześcijańskiej, ale życia Ewangelią przez ludzi. To jest klucz do sprawy. W związku z tym nie dziwmy się, że papież wciąż apeluje o pomoc potrzebującym, pomoc migrantom, bo czyż różne obozy ludzi, w których są rzeczywiście tragiczne warunki, nie są oskarżeniem dla nas, ludzi głoszących Ewangelię, chcących żyć Ewangelią. Franciszek zwraca uwagę, że Boże Słowo, które jednoznacznie mówi o miłosierdziu, o okazywaniu miłości drugiemu człowiekowi, pokazuje Królestwo Boże, które nas woła. Bardzo piękne sformułowanie według mnie. Bóg nas woła do tego, żebyśmy to Jego Królestwo tworzyli. A to Królestwo nie ma tylko wymiaru kultycznego, tego kultu w duchu i prawdzie, ale ma też ten wymiar społeczny, ma wymiar służby wobec potrzebujących, wobec każdego napotkanego człowieka. I pozwólcie, że zacytuję Franciszka. Tak bardzo, jak będzie On królował między nami, tak życie społeczne stanie się przestrzenią braterstwa, sprawiedliwości, pokoju, godności wszystkich. Drodzy, to zdanie jest bardzo ważne. Przez Europę, także przez Polskę przetacza się prawdziwa, byśmy powiedzieli, wojna ideologiczna w różnych przestrzeniach, nie tylko jednej. I jest taka tendencja wśród niejednego czy niejednej grupy chrześcijan, katolików, żeby istotne, jakieś problematyczne kwestie społeczne, zwłaszcza w wymiarze moralnym, tym na przykład rodzinnym, seksualnym czy jakimś innym, regulować prawem. Prawo oczywiście może być pomocne, ale prawo nie wychowa, prawo nie wystarczy. Im bardziej my będziemy ludźmi Ewangelii, tym bardziej zła będzie mniej wokół nas. I jeśli ktoś myśli, że potrafi uchronić dane społeczeństwo przed jakimiś niechcianymi trendami, poglądami, światopoglądami, bo ustanowi tylko takie, a nie inne prawo, ten jest w błędzie. Jeszcze raz słowa Franciszka. Tak bardzo, jak będzie On królował między nami. A żeby Bóg królował między nami, musi królować we mnie i musi królować w tobie. Czyli autentyczne nawrócenie osobiste prowadzi do nawrócenia społecznego. I teraz nasze nawrócenie rozszerza się na kolejne osoby i w ten sposób następuje przemiana społeczeństwa. To jest ta koncepcja ewangelizacji, to jest wpisane w Ewangelię po prostu, w Boże Słowo. Więc nie same struktury polityczne, społeczne rozwiążą problem, ale realna, prawdziwa ewangelizacja. Często powtarzam, że my mamy głosić Jezusa, a nie tylko bronić i nie przede wszystkim bronić wartości. A mam wrażenie, że niejednokrotnie dzisiaj broni się wartości, zapominając o tym, co najistotniejsze, że mamy głosić żywego Jezusa, który przemienia życie ludzkie. Obojętnie, kto staje obok nas. Biedny człowiek, pogubiony człowiek, zniewolony człowiek, ludzie, którym się życie rozsypało, czy głoszący jakieś fałszywe, bądź zgubne nawet poglądy, ideologie i tak dalej. Wszystkim mamy głosić Jezusa, bo Jezus jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby człowieka. Więc nie tylko i nie tyle wartości, ale żywy, żywy Jezus. W ten sposób też będziemy promować człowieka. Chrześcijaństwo niesie człowieka, niesie właściwy obraz człowieka. Przecież mówimy, że człowiek jest drogą Kościoła, tak? Że człowieka nie możemy odrzucić, człowieczeństwa nie możemy odrzucić, poniżać, bo Słowo stało się ciałem. No, ale jak to jest w konkrecie? No, to pytanie zostawiam otwarte. Możemy popatrzeć na
siebie i możemy też popatrzeć na to, jak to funkcjonuje w kościele, w jakichś grupach kościelnych, czy rzeczywiście Ewangelia, dotykając mnie, zaczyna dotykać ten wymiar relacji, także relacji społecznych. 183 numer jest bardzo ważny. Początek tego numeru zacytuję. Tak więc nikt nie może od nas żądać, abyśmy spychali religię w tajemniczą przestrzeń wewnętrzną człowieka, bez żadnego jej wpływu na życie społeczne i narodowe, bez troski o kondycję instytucji społeczeństwa obywatelskiego, bez wypowiadania się na temat wydarzeń, które interesują obywateli. To jest bardzo istotny i ważny punkt. Franciszek wyraźnie protestuje przeciwko jakoś spychaniu wiary, religijności tylko do takiej sfery osobistej. Ja po cichu wyznaję i koniec. Nie, my jako chrześcijanie mamy prawo i Kościół ten instytucjonalny i Kościół jako cała wspólnota mamy prawo wypowiadać się w wielu rzeczach, też tych społecznych, ale w duchu Ewangelii. Mamy bronić właśnie wartości życia społecznego, tego, co jest wartością dla danego narodu, tak? O różnych sprawach ekonomicznych, politycznych możemy się wypowiadać, ale uwaga, w duchu Ewangelii. Nie możemy bowiem być, tu zwłaszcza mówię o kościele hierarchicznym, jedną z wielu równorzędnych sił, czy jednym z wielu równorzędnych podmiotów występujących w jakiejś debacie publicznej. A więc to, że mamy Ewangelię wprowadzać w te różne wymiary życia społecznego, politycznego, ekonomicznego, musimy robić bardzo umiejętnie, by rzeczywiście nie być posądzonym o takie mieszanie się w nieswój porządek, a jeszcze bardziej, żeby nie zdegradować głosu, pięknego głosu Ewangelii. A jeśli Kościół stałby się tylko jedną z wielu sił i niestety niekoniecznie najmocniejszą, no to głos Ewangelii będzie ponosił stratę. Jak to wszystko więc poskładać? To jest proste. Głośmy Jezusa. W Kościele ma być więcej Jezusa. W homiliach ma być więcej Jezusa. W katechezie, w jakichś naszych rozmowach. Realne nasze codzienne nawrócenie i nasza bliskość z Jezusem. I teraz ta drobna, byśmy powiedzieli, przemiana, czyli we mnie, aczkolwiek ona jest najtrudniejsza, tak, owocuje przemianą wokół. I dlatego największe siły parafii, diecezji, zakonów, wspólnot powinny być skierowane właśnie na to, żeby poszczególny pojedynczy człowiek, poszczególne później grupy ludzi na bazie tego osobistego wyboru doświadczały przemiany takiego nowego życia, które daje Jezus w Duchu Świętym. I w ten sposób będzie przemiana społeczna. Ta droga jest dłuższa, ale ona jest głębsza. Kiedy pójdziemy inną drogą, tylko tradycji, zwyczajów i prawa, to na jakiś czas wystarczy. Ale zmieni się układ polityczny, zmieni się społeczeństwo wewnętrznie, inne osoby dojdą do władzy i będą inne prawa, zwyczaje, jakieś rozwiązania. Ale kiedy ludzie będą prawdziwie żyli Ewangelią, to nic nie będzie społeczeństwu groziło. No to jest wyzwanie. Brzmi to może jak pobożne życzenie, ale Ewangelia jest siłą dla nas. Dlatego, drodzy, wszystkie ręce na stół, do roboty gotowe, na pokład, czy jakkolwiek jeszcze powiemy, idziemy głosić. Głosić Jezusa. Głosić Jezusa wszystkim, bez obrażania, bez jakiegoś poniżania drugiego człowieka. I na koniec bardzo ważne wezwanie, które
też mnie porusza u Franciszka, a mianowicie w tym wszystkim Kościół musi być pokorny. Mam takie wrażenie, że czasem nasze wypowiedzi jakby mają za mało pokory. To mogę i jakoś patrzeć na siebie, tak? I tu czy tam bić się w piersi. Ani papież, ani Kościół nie posiadają monopolu na interpretowanie rzeczywistości społecznej albo propozycji dla rozwiązania współczesnych problemów. Tak napisał Franciszek. To jest wezwanie dla nas wszystkich, niezależnie od miejsca w Kościele, godności, stanu, abyśmy byli pokorni jako Kościół, jako wspólnota wierzących, żebyśmy umieli słuchać i żebyśmy mieli tą świadomość, że oceniając różne procesy społeczne, zjawiska, które dzieją się w wielu wymiarach świata, niekoniecznie nasza propozycja jest najbardziej trafna w tym wymiarze takim doczesnym. My mamy natomiast to, co jest najistotniejsze. Jezusa i Jego Ewangelię. I kiedy będziemy wciąż wracać do Ewangelii i wciąż wracać do Jezusa, to nasz głos będzie coraz bardziej słyszalny. Nie w wielkości tego świata, nie w wielkości projektów, ale w tym, że Ewangelia będzie przyciągać ludzi i w ten sposób nastąpi przemiana rodziny, szerszej rodziny, może miasta, a potem dalej i dalej. Miejmy takie marzenia i takie pragnienia, bo to jest też marzeniem, pragnieniem Ojca Świętego, a On jest naszym przewodnikiem, naszym kapitanem, więc idziemy w kierunku, który On wyznacza. A On, zanurzony w Jezusie, słuchając Jezusa, mówi to, co Jezus powiedział: idźcie, głoście, czyńcie uczniów, zmieniajcie ten świat. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek.